witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym webinarze, który się nazywa Pierwsza praca z IT i podczas którego to Kasia Michalak będzie opowiadać o tym, jak znaleźć pierwszą pracę w IT i jak się w niej odnaleźć. Ja nazywam się Paulina Brudka, pracuję dla Coderstress Polska i ponieważ bardzo staramy się, żeby wszyscy nasi kursanci zdobyli pracę w IT, dlatego też postanowiliśmy przygotować dla Was taki webinar, który będzie, myślę, że będzie bardzo informacyjny i bardzo przydatny w pierwszej pracy w IT. Cześć Kasiu! Cześć, cześć! Witam Cię serdecznie na naszym spotkaniu. Za chwilkę poproszę Cię, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, a ja jeszcze, ponieważ przypomniało mi się, opowiem, jak będzie wyglądał ten webinar. Słuchajcie, kochani widzowie, przyszli pracownicy branży IT, dzisiejszy webinar będzie wyglądał następująco. Za chwilkę przekazujemy mikrofon Kasi, która ma dla Was świetną prezentację. I o tym oczywiście będzie opowiadać za sekundę. I jeśli wpadlibyście na jakieś pytanie lub macie już przygotowane pytanie wcześniej, napiszcie na czacie je. Po skończeniu prezentacji Kasi będziemy odpowiadać na te wszystkie pytania. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa część, ponieważ często prezenter nawet nie spodziewa się, jakie ciekawe pytania mogą padać od publiczności i wtedy ciekawe dyskusje się wywiązują. Także zachęcam do pisania swoich pytań na czacie. Mam nadzieję, że wszyscy widzicie czat. Zaczynamy prezentację. No i po prezentacji będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Nie zapomnijcie wziąć sobie czegoś do picia, bo webinar jest przewidziany na około godzinkę. Więc no, zrelaksujcie się i miłego oglądania. Kasiu, teraz opowiedz nam coś o sobie. Okej, dzięki wielkie. Słuchajcie, bardzo mi miło. Ja zaraz włączę prezentację, gdzie właśnie zacznę od tego, że powiem parę słów o sobie i potem przejdę do konkretów. Także w momencie, kiedy będę z Wami udzielić ekran, to nie będę widzieć siebie, więc nie będę też widzieć Waszych reakcji. Jeśli się będziecie śmiać i włączycie sobie mikrofon, to będę to widziała, natomiast czy też słyszała. Jeśli będziecie mieli pytania, to śmiało je zadawajcie, ja potem na wszystko na końcu generalnie odpowiem. Okej, to myślę, że możemy sobie zacząć. Ja zacznę właśnie od tego, żeby tak zacząć udzielić ekran i zaczniemy sobie właśnie od całej prezentacji, także ja już się nie widzę. Okej, to parę słów o mnie. Byłam rekruterem IT, aktualnie jestem odpowiedzialna za rozwój firmy, w której pracuję, Bitalents. I swoją przygodę z IT zaczęłam od chodzenia na meetupy karotkowe. Giggles Carrots, czyli ta pierwsza ikonka, którą mamy tutaj, na których to dowiedziałam się bardzo sporo o branży IT, poznałam bardzo dużo ludzi. Potem sama, żeby lepiej zrozumieć to w ogóle na czym polega programowanie i o co w tym wszystkim chodzi, wzięłam udział w kilku kursach programowania, tak jak tutaj dla przykładu Rails Girls czy CodeMe. Następnie opowiadałam o swoim doświadczeniu na m.in. Auli Trójmiasto czy HR Meetupie, a w 2016 roku dostałam nagrodę za najlepszego rekrutera do rekrutacji stałej. Był to konkurs Pereł HR, także to było bardzo miłe i jestem również współautorem pierwszego przewodnika po sourcingu w Polsce. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam opowiedzieć, jak zacząć pracę w IT, z czym to się wiąże, co trzeba wziąć pod uwagę. Tu macie takie przykładowe wiadomości, które dostawałam od osób, do których pisałam właśnie jako rekruter jeszcze. Dla mnie to było ważne, żeby pisać do nich w taki sposób, jak ja bym chciała dostawać wiadomości, więc to też taka wskazówka dla Was, bo im więcej będziecie się uczyć o IT i im głębiej wejdziecie w ten temat, to tym więcej będziecie dostawać wiadomości od rekruterów, dlatego że jest ogromne zapotrzebowanie na programistów. Także przejdźmy sobie do konkretów. Jak widzicie na pierwszym slajdzie, moje pierwsze pytanie, czy też wskazówka jest taka, co warto wziąć pod uwagę, zanim w ogóle zdecydujecie się na zmianę branży. Bo to jest trochę tak, że IT jest teraz popularne,
że słyszy się o tych zarobkach, które wynoszą 15 tysięcy złotych na miesiąc i dużo osób jest z tego powodu zainteresowanych zmianą branży i tym, żeby zostać programistą, programistką. Ale ja wam powiem bardzo szczerze, to nie jest dla każdego. Ja też próbowałam programować, bo miałam taki etap w swoim życiu, że może jednak zostanę programistą, programistką i uznałam, że to nie jest dla mnie, po prostu. Więc według mnie, zanim zdecydujecie się na kurs programowania, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujecie od pracy i w czym się spełniacie, co lubicie robić. I naprawdę szczerze usiąść sobie z kartką papieru, napisać to, żeby potem nie było rozczarowania, że zdecydujecie się na przebranżowienie i po roku się okaże, że to jednak nie to. Dalej warto sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakich projektach chcielibyście pracować. Czyli czy w projektach zagranicznych, czy w projektach polskich, nad jakimi aplikacjami chcielibyście pracować, jeśli już myślicie trochę o tej branży IT. Czy i są bardziej aplikacje rozrywkowe typu Tinder, czy bardziej aplikacje naukowe, na przykład Stetomi, czy jakaś wartość tego, nad czym pracujecie, jest dla was istotna, czy na przykład wolicie pracować w software house'ie i co jakiś czas zmieniać projekty, czy wolicie pracować w firmie produktowej, bo to też ma znaczenie. Następnie, w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać, czyli czy bardziej was pociąga frontend, czy backend, czy ogólnie cała branża IT, czyli może warto wziąć pod uwagę to, żeby zostać testerem, albo nawet rekruterem, a niekoniecznie programistą. Następnie, w jakich zespołach chciałbyś pracować? Czy zależy wam na tym, żeby pracować w małych, młodych zespołach, bardziej w startupie, czy jednak ze starszymi osobami, bardziej doświadczonymi, czy w środowisku międzynarodowym, czy w zespole rozproszonym, czyli tak zwanym zespole, gdzie ludzie pracują ze sobą zdalnie, czy macie w ogóle jakiekolwiek doświadczenie z pracą zdalną. To wszystko sobie można troszeczkę wypisać i zobaczyć, na jakie ustępstwa jesteście w stanie pójść, czego warto się nauczyć, a co na przykład dla was jest na tyle istotne, że nie jesteście w stanie tego przeskoczyć. Bo według mnie przebranżowienie, czy też w ogóle zaczęcie pracy w IT będzie dużo łatwiejsze, jeśli odpowiemy sobie na to pytanie i dzięki temu obierzemy lepszy kierunek. Warto też sobie właśnie zadać pytanie, co jest dla mnie blokerem w pracy. Czy na przykład jestem osobą, która jest bardzo elastyczna, jeśli chodzi o godziny i woli pracować projektowo i być rozliczaną za projekt, czy jednak jestem osobą, która może przyjść do pracy od 8 do 16 i nie ma z tym żadnego problemu. I ostatnie pytanie, jak widzicie, jest takie, czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa, by zacząć od zera? I zaczynanie od zera w 90% przypadków łączy się z mniejszymi zarobkami, bo zaczynacie od pozycji juniora. Jeśli są to oczywiście osoby, które są świeżo po studiach, czy dopiero zaczynają się interesować tą branżą, to nie ma problemu. No to wiadomo, że po studiach zaczynamy z mniejszym doświadczeniem, ale jeśli jest tu ktoś, kto już ma 5, 7, 10 lat doświadczenia i myśli o przebranżowieniu, no to rzeczywiście te mniejsze zarobki trzeba wziąć pod uwagę, więc może warto nie robić głębokiego skoku do wody, tylko zrobić to powoli, tak żeby mieć ewentualnie odłożone pieniądze. Bo oczywiście zarobki w IT są duże, ale dla osób, które mają doświadczenie, bo to za wartość i za umiejętności płaci nam rynek. I teraz chciałam, żebyście sami dla siebie się zastanowili, czy wam się IT kojarzy. Czy kojarzy wam się z takim obrazkiem, czyli wszędzie obecną pracą zdalną, z nadmorza. Czasami są takie zdjęcia wrzucane, gdzie osoby zazdroszczą takim programistom, że mieszkają w Tajlandii i tam pracują. Czy z czymś takim? Czyli co ja robię, co inni myślą, że ja robię, a co ja naprawdę robię. I odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ta branża IT mnie rzeczywiście tak interesuje. Na te pytania już sobie troszkę odpowiadaliśmy, ale warto tutaj zastanowić się, czy jesteśmy na przykład gotowi, żeby pracować w większej firmie, która ma 200-300 tysięcy osób, czy w mniejszej firmie. Ja już nie mówię o zespole, tak jak wspominałam wcześniej, ale o firmie, która ma osób 10. Czy jesteśmy gotowi, żeby wyjechać za granicę w ramach douczenia się? Czy jednak wolimy pracować w Polsce,
bo na przykład mamy tu rodzinę, albo po prostu nie chcemy wyjeżdżać, bo to też będzie definiowało nasze możliwości rozwoju i to, gdzie chcemy pracy szukać. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby relokować się w obrębie samej Polski, czy jednak mieszkamy w konkretnym mieście i nie chcemy się z niego ruszać, nie chcemy się nigdzie przeprowadzać, więc mamy możliwości pracy albo w tym konkretnym mieście, albo pracy zdalnej. I od razu Wam bardzo szczerze powiem, że rzadko kiedy firmy zgadzają się, żeby wziąć juniorów na pracę zdalną. Dlatego, że juniorów zazwyczaj bardzo dużo trzeba nauczyć, bo to są juniorami, trzeba im poświęcić dużo czasu i takie osoby mają też większe pole i prawo do popełniania błędów. I praca zdalna z takimi osobami jest niezwykle trudna. Dlatego praca właśnie na odległość jest jak najbardziej możliwa, ale dla osób, które mają już z tym doświadczenie i potrafią udowodnić, że nie będzie z ich strony żadnych, że tak powiem w cudzysłowie, obsów czy niedowożenia projektów przez to, że nie są w biurze na co dzień. I oczywiście jakie jest minimum finansowe nasze, bo jedna sprawa to jest to, że będziemy zarabiać mniej, ale inna sprawa, na ile mniej możemy sobie pozwolić. Czy to jest kwestia tego, że jesteśmy w stanie zejść na przykład do 3000 na miesiąc, czy do 5000 na miesiąc. W różnych językach programowania różnie juniorzy zaczynają. Okej. Następnym krokiem, zanim jeszcze się zdecydujecie na to, czy IT jest dla Was, jest to, żeby z tym IT się troszeczkę zapoznać, obwąchać. Myślę, że część z Was już zapewne to zrobiła, natomiast ci z Was, którzy nie, to polecam bardzo pochodzić na meetupy. Jest taka strona, która się nazywa meetup.com i tam można wybrać sobie miasto i zakres, który nas interesuje, czyli na przykład nie tylko takie meetupy Giggers Carrots, które praktycznie w każdym mieście w Polsce się odbywają co miesiąc, ale i meetupy dla osób, które są zainteresowane Javą, które są zainteresowane Ruby, które są zainteresowane testowaniem. Tam wszędzie ludzie chodzą i dzielą się wiedzą. I te spotkania są za darmo. One są zazwyczaj po godzinach pracy, po południu, wieczorami, bo organizują je ludzie, którzy normalnie pracują w takiej pracy standardowej. I zazwyczaj formuła wygląda tak, że przychodzi dwóch prelegentów, dzieli się wiedzą, a potem jest czas na networking i na pytania. Często bardzo jest to o tyle istotne dla osób, które chcą zacząć pracę w IT, że wiele firm w ten sposób rekrutuje. Czyli wiecie, meetup nieraz to jest kwestia wynajęcia sali, która może być wynajęta za darmo lub nie. To jest kwestia zapewnienia na przykład wody czy jakiś przekąsek. I firmy często sponsorują takie wydarzenia w zamian za to, że są ich banery wystawione oraz że rozdają ulotki, że aktualnie rekrutujemy. Więc warto się przejść, bo być może akurat tam znajdziecie pierwszą pracę. Niekoniecznie poprzez wysyłanie CV, ale poprzez poznanie ludzi. A nawet jeśli nie będzie aktualnych ofert pracy, a nawiążecie z kimś kontakt, taki face to face, porozmawiacie, to potem, jeżeli będziecie śledzić taką firmę i taka oferta pracy się pojawi, to dużo łatwiej jest Wam nawiązać wtedy do tego spotkania, bo ta osoba po prostu będzie Was pamiętać. Następnym punktem, który wymieniłam, to jest to, że warto poczytać fora. Wymieniłam tutaj dwa. Polskie Forum Ruby on Rails, gdzie ludzie wymieniają się wiedzą i jest nawet taka zakładka, która się nazywa Zielona Szkoła dla osób, które się uczą tego właśnie języka programowania i frameworku i tam oni sobie nawzajem pomagają. Tam również jest cała zakładka z ofertami o pracę. Naprawdę jest tego mnóstwo. W kolejnym forum jest For Programmers, ale uwierzcie mi, to są tylko przykłady i jest tego bardzo dużo. Są również blogi, takie jak Kobiety do Kodu, o tu literóweczka się wkradła, przepraszam, Strefa Kodera, Programuj Dziewczyno, są grupy na Facebooku, także w wielu miejscach możecie się dopytać, zobaczyć, poczytać, bo często pytania, które Wy macie w głowie, zostały już zadane na tych blogach, na tych forach, na tych grupach facebookowych i wystarczy wpisać w lupkę to pytanie albo kilka słów kluczowych i znajdziecie na to mnóstwo odpowiedzi. Ja tutaj dla przykładu wpisałam w Google, jak znaleźć pracę w IT i zrobiłam dla Was screenshot. Więc naprawdę jest tego sporo, nawet są blog posty,
na konkretnych stronach, takich jak No Fluff Jobs czy Brain Jobs. Możecie sobie to spisać później pewnie, na przykład Paulina może będzie mogła Wam udostępnić te linki. Z mojej strony nie ma żadnego problemu również, bo tam zdobędziecie wiedzę i praktyczne wskazówki, od czego zacząć, jakich błędów nie popełniać i na co zwrócić uwagę. A tu chciałam Wam pokazać taki wykres dane, które pochodzą z raportu No Fluff Jobs. Raport został zrobiony w 2017 roku, czyli niedawno. I jak widzicie z tego raportu, głównym źródłem nauki programowania dla ludzi jest przede wszystkim praca, czyli uczymy się w praktyce. Następnie są studia, ale już na trzecim miejscu są tutoriale w internecie. Czyli wszystko to, co możecie obejrzeć, zobaczyć, przetestować. Oczywiście są też, widzicie, na czwartym miejscu kursy internetowe. Dopiero na samym końcu są szkolenia firmowe i bootcampy. Czyli plus jest taki, że ta wiedza jest naprawdę ogólnodostępna. Czy poprzez szkolenia płatne, czy poprzez szkolenia bezpłatne. Naprawdę nauka programowania nie jest trudna, natomiast wymaga cierpliwości i wytrwałości. I na pewno szkolenia płatne są o tyle, mają o tyle większą może zaletę, że w większości przypadków dają certyfikaty i na to warto zwrócić uwagę. Ale przede wszystkim praca jako na stanowisku juniora albo nawet robienie własnych projektów na początek. To nas najwięcej uczy. Ok. Jeżeli już zdecydowaliście się na konkretny kurs, czy też na w ogóle na to, żeby pójść na kurs, bo na przykład już jesteście po studiach, już macie ze sobą inną pracę, to tu Wam wypisałam dosłownie kilka przykładów takich kursów, na które warto zwrócić uwagę. Także jeżeli chcecie, to możecie sobie wynotować albo później możemy udostępnić tę prezentację. To są tylko przykłady. Oczywiście jest tego dużo, dużo więcej. Również możecie zapewne na różnych grupach facebookowych po prostu podpytać, co ludzie robili, jakie kursy, jakie tutoriale, z czego są zadowoleni, co by Wam polecili. Wejść sobie na każdą stronę internetową i zobaczyć, co Wam się sprawdza. Albo też najfajniej według mnie, jeżeli mamy znajomego, kolegę czy koleżankę, albo nieraz na grupie facebookowej można, słuchajcie, się dogadać z kimś, żeby regularnie po prostu się spotykać raz w tygodniu, nawet przez internet i wspólnie sobie programować i wspólnie się uczyć i wspólnie na przykład przychodzić przez te kursy albo dzielić się wiedzą. Dobra, przechodzimy do następnego slajdu. Jeżeli później będziecie chcieli wrócić, to nie ma z tym żadnego kłopotu. Na co warto zwrócić uwagę w trakcie kursu? Na to, żeby się uczyć, taka prosta rzecz, ale często na początku jest tak, że motywację mamy dużą, zapał spory, ale z czasem to się zmienia, bo motywacja nie jest czymś stałym, ona rośnie i opada. I warto sobie zaplanować konkretny dzień w tygodniu, czy konkretną liczbę godzin i konkretny czas zabukować, żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby nic nam nie wypadło. No niektóre kursy nie mają terminu zakończenia, a niektóre mają. I pamiętajcie, że najbardziej się uczymy, kiedy robimy coś regularnie i systematycznie. Tak samo jak z językiem obcym. Bo nie chodzi o to, żeby kurs miesięczny zrobić w weekend. Bo wtedy nie macie szansy sprawdzić się, co Wam wychodzi, a co nie wychodzi i gdzie robicie błędy. A potem jak już pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną, no to już jest za późno na popełnianie tych błędów, które powinniście byli popełnić podczas robienia kursu. Bo tych błędów będzie dużo i będziecie je popełniać, ale to jest normalne, bo na tym polega nauka. I tutaj Wam podałam parę podpunktów, czyli załóżmy, że robicie sobie właśnie kurs internetowy i żeby Was jeszcze wspomóc w tym kursie, co możecie sami dla siebie zrobić, to właśnie być na tych grupach, takich jak CSS i HTML Pierwsze Kroki, to jest grupa na Facebooku i patrzeć, co tam ludzie robili i na przykład pytać ich, zobaczcie, zrobiłem taki i taki projekt i co Wy o nim sądzicie, co warto tu poprawić, albo to i to mi nie wychodzi i nie wiem dlaczego. Warto już wtedy sprecyzować się i chodzić na konkretne meetupy pod kątem danego języka programowania,
Czy jeżeli uznacie, że chcecie chodzić właśnie na przykład na Ruby, no to skupić się na tym, żeby jak najwięcej wiedzy z tego zaczerpnąć, bo czasu jest zazwyczaj w życiu mniej niż byśmy chcieli, więc żeby się nauczyć czegoś konkretnie, to warto, wydaje mi się, się tak troszeczkę zawęzić, jak już się zdecydujemy na język programowania, jeden albo dwa, bo po prostu to nam pomoże w lepszej nauce. Regularnie przeglądać fora, bo może się okaże, że ktoś będzie miał podobne problemy z programowaniem czy z rozwiązaniem danego zadania i możemy sobie pomóc nawzajem. Jeżeli ktoś z Was korzysta z takiego komunikatora jak Slack, to jest taki messenger do pracy, to tam jest taka grupa devs.pl i również tam ludzie rozmawiają, programiści na różne tematy, również o coś ich można podpytać. Bardzo dużo jest tutoriali też na YouTubie za darmo i tym też się można wspomóc. I na końcu bardzo Wam również polecam GitHub i Stack Overflow. GitHub to jest taka platforma do robienia kodu. Ten kod może być open source, czyli widoczny dla innych. Mogą być to też projekty zamknięte. A Stack Overflow to jest międzynarodowa platforma do zadawania pytań i odpowiedzi. I tam naprawdę jestem w 100% pewna niemal, że pytanie, które przychodzi Wam do głowy, zostało już zadane. Także to wszystko Wam może na pewno pomóc, jeżeli zdecydujecie się na jakikolwiek kurs czy bootcamp, takie dodatkowe rzeczy. I teraz miękka strona kursu, czyli zadbaj o networking, bo to dzięki ludziom i poleceniom i znajomościom najczęściej dzieją się pewne rzeczy w życiu. Czyli znajdź wydarzenia w Twoim mieście. Ten link tutaj to jest właśnie do strony meetup.com i te meetupy dotyczą nie tylko programowania, ale mogą dotyczyć gry w szachy czy masażu tajskiego. Naprawdę ich tematyka jest przeogromna. Zapisz się na konferencję, zapisz się na targi pracy, dodaj do kontaktów rekruterów IT. I to bardzo Wam pomoże w przyszłości, bo oni mają takie projekty, gdzie tych juniorów poszukują. I kiedy będziecie wysyłać zaproszenie, to też jest istotne, to napiszcie w tym zaproszeniu parę słów. Mówię oczywiście o portalu LinkedIn. Dlaczego chcecie taką osobę dodać do kontaktów? Nie wysyłajcie pustych zaproszeń, bo my z poziomu rekrutera domyślamy się, że wy szukacie pracy, ale nie czytamy w waszych myślach. Ja na przykład osobiście pytam ludzi, dlaczego dodali mnie do kontaktów i jak im mogę pomóc, ale to, że nie wysyłacie spersonalizowanych zaproszeń, może na przykład skutkować tym, że rekruter Was odrzuci. Nie powinien, ale może. Nie jestem w stanie niestety tutaj zadecydować za wszystkie osoby. No i poza tym jest od razu przyjemniej, tak, że możecie nawiązać do tego, że widzieliście kogoś na jakiejś konferencji, czy czytaliście bloga kogoś, że Wam się spodobał i że chcielibyście nawiązać tutaj kontakt, bo w przyszłości może będziecie poszukiwać pracy. Warto również ćwiczyć umiejętności miękkie i nawiązywanie kontaktów, ponieważ praca programisty to absolutnie nie jest tylko siedzenie 8 godzin przed komputerem. To jest bardzo dużo spotkań, rozmowy na temat tego, jak projekt poprowadzić, to jest dużo stand-upów, to są również spotkania z klientami i niejednokrotne tłumaczenie klientowi, dlaczego takie, a nie inne rozwiązanie jest ważne, więc umiejętności miękkie w pracy programisty również są istotne. I na końcu zorientuj się, gdzie możesz pójść na staż. Czasami staże są popołudniami, czasami staże są weekendowe. Wiem, że z zasady, jak ktoś się przebranżawia, to ciężko zrezygnować ze swojej pracy i pójść gdzieś za darmo na staż, więc ja absolutnie tego nie namawiam. Ale czasami są różne takie programy, na które warto, którym warto się przyjrzeć, bo można wtedy taką wiedzę zdobyć. Ok, i tutaj pokazuję Wam takie bardzo przykładowe zaproszenia, które ja dostałam od różnych osób i widzicie tutaj ktoś właśnie, o chyba tego słyszymy. Kasiu, jakbyś mogła znaleźć taki przycisk mute all, ponieważ jesteś hostem, to będziesz na pewno widzieć. Dobra. Zaraz Was tutaj znajdę, bo jestem w środku prezentacji. Dobra, momencik.
Dobra, na chwilę przestanę udostępniać ekran. I powiedz mi proszę, Paulina, nie widzę tego mute all, widzę swój. Naciśnij sobie participants. Okej, już, szukam. Wiesz co, nie widzę tego. Na dolnym pasku tak. Uczestnicy, participants. Okej, manage, widzę już. I mute all. Dokładnie. Okej. Dobra. Dobra, teraz już nie słyszałam, co powiedziałaś, ale najwidoczniej zadziałało. Okej. Okay. Powiedziałam, że się udało. Dokładnie. Dobra, udało się, super. Możemy wracać. Dobra, ekstra. To już robimy tak, że to sobie zamkniemy. Share screen. Wracamy. Okej. Okay. Dobra. O. I to jest przykład fajnego zaproszenia, które dostałam akurat wtedy od Petry. A to są przykłady tego również, jak słuchajcie, można opisać swój profil na LinkedInie po to, żeby być łatwiej i bardziej wyszukiwalnym dla rekruterów. Ja tutaj zaznaczyłam na niebiesko bardzo fajną rzecz. W moim osobistym mniemaniu to się sprawdza, że szukam nowych wyzwań i jestem otwarty na nowe oferty z rynku pracy. Obecnie szukam nowych wyzwań. To daje jasny komunikat dla rekruterów, czy też w ogóle, że tak powiem ogólnie ludzi z HR-u, którzy szukają programistów, że mogą do Was napisać. Natomiast kiedy przyjdzie taki czas, że będziecie mieli pracę i nie będziecie chcieli dostawać zaproszeń od rekruterów, to spróbujcie wyraźnie napisać na LinkedInie, że nie jesteście zainteresowani ofertami pracy lub to konto warto wtedy zawiesić raz na jakiś czas. Ale generalnie LinkedIn jest po to, żeby nawiązywać znajomości czy kontakty biznesowe i profesjonalne, więc no, taką proszę o wyrozumiałość, bo to jest praca rekrutera, żeby znaleźć po prostu programistów dla danej firmy. Więc to jest po części nasza praca, żeby wyszukiwać Was jako programistów na LinkedInie. Wiadomo, że na Facebooku nie będziemy do nikogo pisać, bo to jest bardziej prywatny portal. Ale LinkedIn do tego służy, tak jak i Golden Line, polski odpowiednik. Jeżeli nie macie konta na LinkedInie, to bardzo polecam, żeby je założyć. I jeżeli kierujecie się na pracę w Polsce, to zrobić sobie opis po polsku, a jeśli chcecie wyjechać za granicę, to zdecydowanie zrobić sobie opis po angielsku. Ok. I do tego dotyczy właśnie nasz kolejny punkt. Czyli po pierwsze CV, gdzie możesz opisać wszystkie swoje projekty, ale umówmy się, CV trochę już jest nie na czasie, ponieważ jeżeli dobrze uzupełnicie LinkedIn, a LinkedIn bardzo w tym pomaga, bo pomaga Wam i podpowiada krok po kroku, jak co zrobić, to jest opcja, żeby ten Wasz profil na LinkedInie pobrać w formacie PDF i CV macie gotowe. Więc według mnie lepiej tutaj zadbać dobrze o wypełnienie szczegółowe LinkedIna, niż bawić się w pisanie samemu CV od początku. Warto też uzupełnić profil na Golden Line, i tam jest taka opcja, jestem otwarta na oferty pracy, tak samo jak i na LinkedInie. LinkedIn też Was o to pyta od czasu do czasu. W moim mniemaniu LinkedIn jest dużo bardziej popularny, ale to nie znaczy, że warto się zamykać na jakąś platformę, bo są rekruterzy, którzy pracują głównie na Golden Line. I to naprawdę chyba nie ma reguły. Zadbaj również o swój profil na GitHubie, czyli tutaj pokazujecie swój kod, co napisaliście, jak co poprawiliście. Oraz na Stack Overflow. Tam za odpowiadanie na pytania innych zbiera się punkty i potem jest się w tych, można powiedzieć, drabince Stack Overflow, zbiera się takie gwiazdki, jest się większym czy mniejszym kontrybutorem, że tak się wyrażę, po zapożyczenia, ale tam też warto się udzielać, bo wtedy ludzie będą Was pamiętali. I oczywiście warto również zadbać o swoje profile takie prywatne, czyli mimo, że to dla niektórych jest oczywiste,
ale okazuje się, że nie zawsze. Słuchajcie, sprawdzić jeszcze raz ustawienia prywatności Facebooka. Czy wszystko macie publiczne, czy jednak część rzeczy udostępniacie tylko dla znajomych, a może wszystko dla znajomych, bo rekruterzy generalnie wszystko przeglądają w internecie. Nie zawsze, w zasadzie w większości przypadków szukamy na LinkedInie, ale jeśli na przykład na LinkedInie jest mniej informacji, to ja miałam tendencję do tego, żeby szukać wszędzie, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o kandydacie. Jeżeli na przykład wiedziałam, że ktoś, że szukam kogoś do relokacji do Paryża i potrafiłam szukać takich osób na Facebooku i widziałam na przykład, że ma dzieci i żonę, no to wiedziałam, że takie szanse są troszeczkę mniejsze. Na przykład, no bo wiadomo, że tu już ciężej z całą rodziną się przenieść. Ale warto zwrócić na wszelkie swoje ustawienia prywatności uwagę, no bo może na przykład macie takie rzeczy, które niekoniecznie chcecie, żeby potencjalni pracodawcy o Was wiedzieli, lub po prostu cenicie sobie prywatność. O, nie wnikam, jakie są tego powody, ale zwróćcie na to uwagę. Jeżeli macie profil na Instagramie, to również, czy chcecie, żeby Wasze konto było prywatne czy otwarte. Natomiast jeżeli macie profil na Twitterze, Twitter jest tak mniej popularny w Polsce, natomiast za granicą ja mam bardzo dużo kontaktów, właśnie programistów na Twitterze, gdzie się wymieniają tym, co napisali, tym, co zrobili, konferencjami, najnowszymi frameworkami czy językami programowania, więc bardzo Wam to polecam. I punkt ósmy, bardzo często powiem Wam, niedoceniany niestety, ucz się angielskiego. Naprawdę cały czas, bez ustanku, regularnie, bo mnie najbardziej bolało, jak rozmawiałam z super programistą, który idealnie pasował na stanowisko i niczego mu nie brakowało, prócz tego, że nie potrafił się dobrze komunikować po angielsku. I ja wtedy nie mogłam go przedstawić klientowi, bo wiedziałam, że część zespołu jest anglojęzyczna i że po prostu on się z nim nie dogada. I to jest super, takie przykre po prostu, wiecie, dla rekrutera, który ma do czynienia z taką osobą. Dlatego zwracajcie na to uwagę. Możecie się albo zapisać na kurs, albo na zajęcia indywidualne. Ja nawet napisałam taki blog Why You Should Actually Learn English na moim blogu na Medium. Także możecie sobie na niego zerknąć albo skorzystać z czegokolwiek innego, byleby mieć ten angielski opanowany. Dodatkowy język jest zawsze atutem. Ale sami wiecie, że większość kodu po angielsku jest i tak. Także no warto dbać o to, bo szkoda stracić naprawdę dobrą możliwość propozycji pracy przez to, że ten angielski będzie zaniedbany, naprawdę. Okej, jak się nauczyć angielskiego, to już jest, że tak powiem, Wasza sprawa, czy poprzez kursy, czy poprzez kreskówki na Cartoon Network, ale jeżeli już zdobędziecie tą pierwszą pracę i zobaczycie, że ta rozmowa Wam poszła i że ten angielski, że warto było uczyć się go, to gwarantuję Wam, że będziecie z siebie super dumni. I cały czas, wbrew pozorom, chodź na rozmowy kwalifikacyjne. Słuchajcie, nie po to, żeby od razu dostać pracę, ale po to, żeby się z tymi rozmowami obyć. I to jest tak jak trochę z jazdą na rowerze. Nie jest tak, że wsiądziemy jako dzieci pierwszy raz na rower i pojedziemy. Najpierw są dwa kółka po bokach, potem nas rodzic z tyłu podtrzymuje i potem niepewne kroki i jedziemy sami. Tak samo jest z rozmowami. Rzadko kiedy się zdarza, że ktoś pójdzie na pierwszą rozmowę w życiu i od razu dostanie super pracę. Ale potem się po prostu z tym obędziecie. To jest zawsze czynnik stresujący, ale pamiętajcie, że nie tylko Wy jesteście oceniani, ale Wy też macie prawo oceniać swojego przyszłego pracodawcę. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko jest w internecie. Możecie na temat firmy przeczytać absolutnie wszystko, co jest napisane. I tak samo jak on, pracodawca, przegląda Wasze profile, tak samo Wy możecie dokładnie zrobić to samo w drugą stronę, a potem nawet nawiązać do tego na rozmowie, że widzieliście, że na przykład mają fajne integracje albo jeżdżą na konkretne konferencje i słuchajcie, tym na pewno zabłyśniecie. Bo nieraz miałam sytuację, że może technicznie czy metodycznie
kandydatowi czegoś brakowało, ale był tak zaangażowany i tak entuzjastyczny i widać, że tak się przygotował do rozmowy, że to potrafiło zdecydować o tym, że został przyjęty do pracy. Także pod tym kątem warto zwrócić uwagę, jak i również pod tym, żeby zawsze sobie sprawdzić dojazd. Być może mówię dla niektórych z Was o rzeczach oczywistych, ale nam się nieraz zdarzyło, że kandydaci pomylili adres, pomylili godziny. Jak rozmawiali z innej strefy czasowej, na przykład z Londynu, to też potrafili pomylić godziny. Jak się spóźnili, to okazywało się, że nie zapisali sobie numeru telefonu rekrutera, nie do końca pamiętali, z kim są umówieni na spotkanie. Warto sobie takie rzeczy wynotować, bo w drodze do rozmowy kwalifikacyjną czasami dzieją się cuda. Tramwaj nie przyjedzie, czy cokolwiek jest korek i wtedy w dobrym tonie jest po prostu poinformować, tak, że się spóźnimy. I nawet jak na tym obrazku okazuje się, że nie do końca się nadajecie na to stanowisko pracy, to i tak warto wysłać CV, i tak warto pójść na rozmowę, i tak warto ćwiczyć, i tak warto poprosić o feedback, bo wtedy wiecie, w czym musicie się doskonalić i czego Wam brakuje. I tutaj wymieniłam parę rzeczy, które warto wziąć pod uwagę właśnie przed samą rozmową kwalifikacyjną, czyli im lepiej się przygotujesz, tym mniejszy będziesz miał stres. Przykładami portali, gdzie można poczytać o firmach są Crunchbase, Facebook oczywiście, Glassdoor jest międzynarodowy i GoWork. To są dwa ostatnie, to są portale, gdzie ludzie wyrażają swoje opinie, czy im się dobrze pracuje u pracodawcy, czy nie. Jeśli chodzi o GoWork, to jest platforma typowo polska i troszeczkę tutaj uczulam pod takim kątem, że być może jako Polacy mamy tendencję do tego, że jak wszystko jest ok, to jest ok i nie ma potrzeby, żeby chwalić, ale jak coś jest nie tak, to wtedy jesteśmy po prostu największymi erudytami. Generalnie chodzi mi o to, że tutaj mogą przeważać czasami negatywne opinie, więc warto też wziąć na to poprawkę. Przejrzyj profil rekrutera lub osoby, z którą będziesz rozmawiać. Większość rekruterów powinna mieć profil na LinkedInie. Powinny być o nich jakieś informacje w internecie i to będzie świadczyć o tym po prostu, że się przygotowaliście. Upewnijcie się, że chcecie i znacie odpowiedź na pytanie, dlaczego chcecie pracować akurat tutaj. Bo powiem Wam, że jeśli rozmawiałam z ludźmi, którzy zmieniali pracę tylko i wyłącznie ze względów finansowych, to najczęściej tacy kandydaci nie przychodzili. Bo postawcie się w butach pracodawcy. Budujecie aplikację, szukacie ludzi do zespołu, a kandydat mówi Wam, w tej firmie zarabiam mało, a widzę, że u Was dostanę więcej. To jaką macie gwarancję, że za miesiąc on nie dostanie oferty pracy, na przykład wyższej o 2000 i po prostu Was zostawi? Musicie wiedzieć, dlaczego chcecie pracować akurat tutaj, a nie gdzieś indziej. No i na to pytanie już po prostu sami sobie musicie odpowiedzieć. Czy to będzie właśnie praca nad produktem, czy to będzie aplikacja usługowa, czy to będzie zespół międzynarodowy. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. Punkt czwarty. Słuchaj tego, co mówi rekruter i patrz generalnie, czy to jest to, czego szukasz. I teraz zwróćcie uwagę, że są dwa rodzaje rekruterów. Rekruter zewnętrzny i rekruter wewnętrzny. Rekruterzy wewnętrzni to są osoby zatrudnieni w danej firmie i zajmujący się ogólnie też rekrutacją, ale też tym, jak zadbać o pracownika, jak przychodzi i pracują najczęściej, no wiadomo, tylko dla tej jednej firmy. Ale wiele firm, słuchajcie, jak się rozwija, to nie stać ich na to i nie chcą inwestować w to, żeby mieć takiego rekrutera. Czasami wystarczy im tak zwana w cudzysłowie jedna osoba od HR-u. I wtedy, żeby szukać programistów, zatrudniają rekruterów zewnętrznych. I taki rekruter pracuje dla kilku firm jednocześnie. Na projektach podobnych bardziej lub mniej. I warto utrzymywać kontakt z taką osobą, ponieważ jeżeli będziecie z nią blisko i ona będzie wiedziała, czego szukacie, na co jest dla Was ważne, a co nie, to generalnie powinno być tak, że za każdym razem, jak zmieniacie pracę, to wystarczy, że skontaktujecie się z rekruterem i on Wam znajdzie najlepszą ofertę na rynku dostępną aktualnie. Także warto też mieć określone pytania, które chcecie rekruterom zadać.
czyli na przykład jak długo trwa okres próbny, jak będzie wyglądał proces rekrutacyjny. I to też świadczy o tym, że jesteście naprawdę zainteresowani tym, co się będzie działo dalej. Przygotuj swoje portfolio, czyli popatrz na to, co jest wymagane, a na to, co możesz zaoferować firmie, bo często pamiętajcie też, że wymagania są podzielone na tak zwane must have i nice to have, czyli to, co ktoś absolutnie musi mieć i to, co fajnie, żeby miał. I nie wiem, według mnie to jeżeli macie większość tych must have, to i tak warto aplikować, bo przynajmniej się dowiecie, czy się udało, czy nie. Generalnie jest tak, że zawsze powinniście dostać feedback, że dziękujemy Ci za zgłoszenie, ale na przykład nie wybraliśmy Cię, bo ABCD. Nie jestem w stanie zagwarantować, że każda firma odeśle Wam takiego maila. Niestety te standardy rekrutacji są różne i jako jednostki nie do końca mamy zawsze na to wpływ. Natomiast jeżeli wyślecie CV i na przykład po tygodniu czy dwóch nikt się nie odezwie, to ja bym zapytała, napisała jeszcze raz, czy moje CV dotarło i tak dalej. Zazwyczaj one docierają i po prostu czasami jest tak, no, że firmy nie odpisują osobom, co do których nie są zainteresowane. To jest nieładna praktyka, no ale nie, na to, wiecie, nie zawsze się ma wpływ po prostu, prawda? Natomiast jeżeli jest klauzula, że odezwiemy się tylko do osób, które tam odpowiadają naszym wymaganiom i tak dalej, no to zapewne jest tak, że jak się nie odezwali, no to znaczy, że wybrali po prostu osoby, które najczęściej miały więcej doświadczenia. O profilu w social media mówiłam, to ile chcesz zarabiać, czyli takie absolutne minimum. Wiecie, IT jest o tyle wdzięczną branżą, że te widełki są podane już w 95%, naprawdę praktycznie wszędzie. I na grupach facebookowych jest mnóstwo ogłoszeń o pracę i zazwyczaj punktem krytycznym jest to, że takie ogłoszenie musi mieć widełki. Ogłoszenia bez widełek najczęściej pojawiają się na pracuj.pl czy innego tego typu portalach, także ja bym po prostu na Waszym miejscu raczej się skupiła na Facebooku, bo tam przynajmniej są konkrety. No ale widzicie takie minimum, na ile sobie możecie pozwolić na początkowym etapie. Jeśli chodzi o rozmowę, to właśnie o sprawdzeniu adresu, czasu również dojazdu mówiłam, ale jeszcze raz na to uczulam, bo to jest sytuacja stresująca i czasami po prostu zapominamy o pewnych rzeczach. O uprzedzeniu, jak się spóźnimy i najczęściej powinni się nas zapytać na rozmowie, jak już idziemy do firmy oczywiście, czy sobie życzymy coś do picia. Ja Wam polecam po prostu szklankę wody, dlatego że ze stresu może zasnąć w ustach, a kawa i herbata wbrew pozorom po prostu wysuszają. Przygotuj pytania o firmie. Pokaż, że dowiedziałaś się czegoś o firmie i wiesz konkretnie, dlaczego chcesz pracować tutaj. I oczywiście zawsze masz prawo zapytać, ile jest etapów procesu rekrutacyjnego i jakie są terminy. Bo czasami jest tak, że firma hipotetycznie szuka programisty, nie wiem, JavaScript i trafi na pierwszego kandydata i on się tak spodoba, że już nie potrzebuje szukać dalej. A czasami jest tak, że na przykład klient chce zobaczyć 10 kandydatów i dopiero po tych 10 kandydatach decyduje się, kogo zaprosić do kolejnego etapu. Więc o takie informacje zawsze macie prawo zapytać. Po rozmowie. Zazwyczaj rozmowa, jak już idziecie do firmy, to jest drugi albo trzeci nawet etap. Więc to znaczy, że już poszliście o krok dalej w tym całym procesie rozmowy kwalifikacyjnej. Możecie napisać maila z podziękowaniem. To nie jest konieczność, ale zawsze to jest miłe i takie po prostu przyjemne, bo to jest rzadkość. Jeśli dostaliście zadanie, czyli test techniczny, to zróbcie je w terminie. To się naprawdę liczy. Oczywiście, są firmy, które dają zadania na 5 godzin. My jako rekruterzy zewnętrzni staramy się odradzać, bo wiemy, jaka jest Wasza sytuacja, jak szukacie pracy i bierzecie udział w 5 procesach rekrutacyjnych i dostaniecie 5 zadań na 5 godzin, to generalnie można nie wstawać od komputera i niektóre firmy decydują się na pair programming, ale inne nie.
Natomiast jeśli wiecie, że nie dacie rady zrobić konkretnego zadania w tydzień, to albo powiedzcie o tym od razu, albo napiszcie maila i się zapytajcie, czy możecie je oddać później. Są firmy, które, może tak, większość firm zrozumie takiego maila i pozwoli Wam je zrobić w późniejszym terminie. Mało jest firm, które powiedzą, albo zrobisz w tydzień, albo niestety wykreślamy Cię z procesu rekrutacyjnego. Mało jest takich firm, bo jesteśmy wszyscy w końcu tylko ludźmi, różne rzeczy się zdarzają, więc naprawdę spokojnie można powiedzieć, że na przykład no nie damy rady zrobić tego, bo coś nam wypadło i prosimy o przedłużenie. Ale wtedy, jak już poprosimy o to przedłużenie, to zróbmy to zadanie w terminie, bo to również świadczy o tym, jakim później będziemy pracownikiem. Jeśli rekruter nie odpisze Ci, a obiecał, że odpisze w tydzień, to przypomnijcie się, bo my też jesteśmy ludźmi, staramy się pamiętać o wszystkich kandydatach, chociaż mówię bardziej z siebie, ale naprawdę czasami nie jesteśmy w stanie. Jeżeli napiszecie maila, hej, hej, chciałam zobaczyć, jak tam sprawy stoją z procesem rekrutacyjnym, to na pewno Wam odpiszemy. Czasami jest tak, że my też czekamy na feedback klienta i po prostu nie mamy co Wam odpisać. Oczywiście wtedy możemy dać znać, że słuchaj, pamiętam o Tobie, natomiast na dzień dzisiejszy nie wiem nic i to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale rzadko kiedy jest tak, że na przykład mamy feedback i zapomnimy go przesłać dalej. Najczęściej wynika to z tego, że sami ścigamy klientów o to, co dalej. Punkt czwarty. Jeśli zostaniecie odrzuceni z procesu, zawsze macie prawo zapytać dlaczego. I powinny firmy wam generalnie takiego feedbacku udzielić. Czasami ten feedback jest trudny, bo jeżeli na przykład napiszecie test dobrze czy źle, to jest sytuacja zero-jedynkowa. Ale jeśli chodzi o dopasowanie kulturowe do firmy i rzeczy miękkie, to powiem Wam, że bardzo trudno jest taki feedback przekazać, bo z jednej strony kandydaci chcą dostawać informację zwrotną i wiedzieć, czemu się nie dostali, ale z drugiej strony to jest dla nas super niekomfortowa sytuacja dla rekruterów, bo generalnie no to jest mało przyjemne, bo rzadko kiedy kandydatów odrzuca klient sam, tylko to spada na nas rekruterów, no i różnie ludzie reagują, tak? Nie każdy jest otwarty, żeby usłyszeć na przykład, że jego angielski jest za słaby, chociażby, mimo że to też jest sytuacja zero-jedynkowa, a ja miałam kandydatów, którzy potrafili powiedzieć, no nie zgadzam się z Tobą i potraktowaliście mnie nie fair. I wtedy my też jesteśmy trochę w niekomfortowej sytuacji. Natomiast zawsze macie prawo zapytać, ale no powinniście się z tym liczyć, że no wiadomo, że najczęściej jeśli zostaniecie odrzuceni, no to jakieś tam powody usłyszycie i warto się w tym kierunku dokształcać. Nawet jeśli nie przeszliście danego procesu, to warto zapisać się do newslettera firmy i obserwować ją w social mediach, bo niejednokrotnie jest tak, że na przykład charakterologicznie kandydat się bardzo spodobał, ale widać, że mu brakuje pewnych kompetencji. I w pół roku, jeśli je nadrobi, to jak najbardziej jest opcja, żeby zaczął tą pracę jeszcze raz, czy zgłosił się do procesu jeszcze raz. Okej. I to jest punkt 10. Bądźcie cierpliwi, bo szukanie pracy to nie jest kwestia tygodnia, miesiąca czy nawet 3 miesięcy. To jest kwestia prób i błędów, testowania, patrzenia, co jest dla nas, co nie jest dla nas. Dać sobie czas, nie narzucać sobie sytuacji stresowych. Ja zawsze polecam to, że jeżeli ktoś się przebranżawia, to żeby nie rzucać pracy z dnia na dzień, bo dużo większy komfort szukania pracy mamy wtedy, kiedy te pieniądze są, kiedy mamy po prostu zaplecze finansowe, a nie kiedy musimy zacząć pracę za tydzień, bo już nie mamy po prostu za co zapłacić czynszu. Okej, ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że prezentacja była ciekawa. Teraz już, że tak powiem, przestanę robić share screen i się Wam powinnam gdzieś pokazać chyba. Sama siebie nie widzę. Okej. Także jestem do Waszej dyspozycji teraz odnośnie pytań. Tak. Dokładnie. Kasiu, wspaniała prezentacja. Powiedziałaś o naprawdę wielu rzeczach, o których ja w życiu bym nie pomyślała. Ja mam kilka pytań sama, ale zachęcam wszystkich, żeby pisali swoje pytania na czacie. Fajnie będzie je przeczytać Kasi i uzyskać odpowiedź.
Opowiadałaś o tym, że może takie strony jak pracuj.pl albo kariera to nie są może idealne miejsca, żeby znajdować pracę, ponieważ tam na przykład nie ma widełek. I w zamian za to można poszukać na Facebooku. Czy możesz jakieś takie grupy nam polecić do przejrzenia? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Znaczy tak, ja nie chcę absolutnie nikogo zdyskryminować, bo oczywiście na pracy też jest bardzo dużo ofert, natomiast najczęściej jest tak, że tam postują korporacje, bo wiecie, postowanie ofert pracy na Facebooku, no to trzeba być trochę nowoczesnym, trochę otwartym. My generalnie jako Bitalent mamy taką zasadę z klientami naszymi, że klient się musi zgodzić na to, że my opublikujemy nazwę jego firmy i widełki, jeśli się na to nie godzi, potrafimy z nim po prostu nie pracować. Natomiast jeśli chodzi o takie grupy, to jest... dobra, wiecie co? W sumie mogę wejść na swojego Facebooka i wam coś powiedzieć. Developers Poland, Programiści Polska, Programiści Java, nie wiem, Programiści Frontend, właśnie HTML, CSS i JavaScript, Pierwsze Kroki, Programuj Dziewczyno, Praca IT, oferty i zlecenia, praca IT Poznań, praca IT Warszawa i tak dalej. Wystarczy sobie wpisać takie pierwsze słowa klucze najczęściej i potem Facebook jest na tyle sprytny, że podpowiada kolejne grupy. Więc one same powinny się potem wam podpowiedzieć albo też popytać znajomych. I natomiast tych grup jest naprawdę mnóstwo. Rany chyba, ja to jestem chyba w 20, ale jestem pewna, że jest ich generalnie więcej. Okej, okay, super, właśnie o to mi chodziło. Może teraz z trochę innej strony mam pytanie. Czasem podczas rozmowy rekrutacyjnej zdarzają się takie pytania, na przykład, gdzie widzisz siebie za 20 lat? A co zrobić, jeśli ktoś na przykład nie wie, gdzie siebie widzi? Czy dobrze jest na przykład zmyślić coś na bieżąco, czy na przykład można jakoś wybrnąć z takiego pytania z klasą? Okej. Według mnie to jest bardzo ciężkie pytanie, bo 20 lat to dużo się może stać. Ja uważam, znaczy mnie się osobiście takie pytania nie podobają, nawet gdzie widzisz siebie za 5 lat, ale może tak, czasami firmy czy też rekruterzy pytają o to, bo wiedzą, że ta oferta pracy hipotetycznie na programistę Java jest tylko na programistę Java i nie ma możliwości tego, żeby zostać tym liderem, menedżerem i pójść o szczebelki wyżej. Jeżeli ktoś ewidentnie mówi, że przez 2 lata chce być programistą, a potem chciałbym mieć swój zespół, a firma wie, że tego zespołu nie będzie w stanie dać, to pewnie po to zadaje pytanie i w ten sposób może kogoś wykluczyć albo nie wykluczyć. Natomiast powinni według mnie rekruterzy to uzasadnić, że słuchaj, u nas na przykład nie ma możliwości zostania menedżerem, więc chciałabym zapytać, czy ty w ogóle to planujesz, czy chciałbyś być taką osobą? No generalnie trudno to powiedzieć, nie? Za 5 lat chciałbym być menedżerem czy tym liderem. Ja bym wtedy tak odpowiedziała, że nie wiem, ale że na przykład chciałabym nauczyć się tego, tego i tamtego i myślę, że bardzo takim wdzięczną odpowiedzią jest to po prostu, że człowiek cały czas chce się rozwijać, natomiast to nie jest koniecznie powiedziane, że jeżeli ktoś do końca życia chce być po prostu programistą, to jest źle, absolutnie, bo są ludzie, którzy się nie nadają i nie chcą zarządzać innymi ludźmi, bo to jest kawał ciężkiej pracy. I to też jest jak najbardziej okej. Więc ja bym odpowiadała szczerze, słuchajcie, bo to wydaje mi się, że nie ma co oszukiwać, bo potem właśnie za te 5 lat okaże się, że jesteśmy niezadowoleni z danej pracy. Okej, okay, super. Mamy pierwsze pytania. Pani Kasiu, jaki język programowania jest teraz najbardziej pożądany? Czy HTML, CSS, JavaScript to za dużo do nauki na start dla żółtodzioba w programowaniu? Okej, okay, to moje pierwsze pytanie jest takie, żebyśmy wszyscy sobie byli na ty. Ja nie jestem żadna pani. Słuchajcie, myślę, że jest to bardzo ogólna kwestia. Generalnie HTML, CSS i JavaScript to są takie języki frontendowe, które są najłatwiejsze do nauczenia się i to jest taka trochę podstawa jak ABCD. Ja robiłam kurs na Kurserze
On był bardzo wdzięczny, strasznie mi się to podobało, bo to było tak, że ja napisałam czynniki i od razu miałam efekt mojej pracy. I mnie się frontend na przykład dużo bardziej podobał niż backend, bo w backendzie się pisze, ja nie widziałam żadnych efektów. Na pewno Java jest popularnym językiem. Ale wiecie co, w sumie każdy, naprawdę. Zależy, do czego one są stosowane. I ja bym na początku nie kierowała się tym, co jest popularne, tylko to, co wam się podoba. Bo zobaczcie, jeżeli na przykład popularna jest praca murarza, no to będziecie murarzem, bo jest popularna? No nie, róbcie w życiu to, co lubicie. Więc możecie popróbować sobie 5 języków. Albo naprawdę najlepiej poczytać sobie te grupy facebookowe. Bardzo wam je polecam, bo tam jest po prostu mnóstwo informacji. Bardzo fajną grupą jest Programuj Dziewczyno. Ja tam też jestem i to nie jest grupa tylko dla dziewczyn oczywiście, ale może dlatego więcej, wiecie, takich grup powstaje, bo chyba kobietom troszkę trudniej jest wejść w tą branżę IT. Natomiast tak, odpowiadając na pytanie koleżanki, przepraszam, nie wiem kto zapytał, to po prostu testuj. Testuj, co ci się podoba, nie zwracaj uwagi na to, co jest popularne, bo jak będziesz dobra w tym, co robisz, to zawsze znajdziesz pracę w programowaniu, niezależnie od tego, czy zaczniesz od bycia testerem, czy od bycia programistą HTML, CSS. Kolejne pytanie. Jak jest odbierane przez rekruterów wpisywanie w CV przerwanych studiów? I później jeszcze ktoś pyta, jak rekruterzy patrzą na zbyt długi czas trwania studiów? To bardzo zależy. Znowu, zbyt długi czas trwania studiów. Może tak, jeżeli na wszystko mamy rozsądne i logiczne uzasadnienie, to spokojnie wybrniemy z danej sytuacji. Natomiast jeśli prawda jest taka, że nie skończyliśmy studiów, bo nam się trochę nie chciało, no to chyba po prostu trzeba się do tego przyznać. Na pewno troszeczkę może to być taka czerwona flaga dla rekrutera, czy ukończymy projekt, bo nam się może będzie, czy nie będzie chciało. Natomiast wiecie, jeżeli... Ja miałam takie przypadki, słuchajcie, że rozmawiałam z programistami, którzy właśnie nie skończyli studiów, bo w trakcie studiów dostali pracę i uznali, że te studia po prostu są już im niepotrzebne, bo się tyle uczą w pracy, że nie potrzebują. I rzadko kiedy klient ma takie wymagania, że studia muszą być. Natomiast nie ukrywam, dobrze jest je mieć. Jak już zaczęliście, to chociażby ten licencjat warto mieć, no bo to też świadczy trochę o nas, że coś w życiu zaczęliśmy i umiemy to doprowadzić do końca, nawet jak nie bardzo nam się chce. Studia głównie były wymagane, wiecie, do takich języków jak Python, Machine Learning, C++, gdzie ta wiedza o algorytmach ewidentnie była istotnym elementem na studiach i widać było po testach, które te programiści robili, że ten, kto nie miał ukończonych studiów, to po prostu nie zdawał tych testów. Więc jak wchodzimy w takie uczenie maszynowe, big data i tak dalej, no to tutaj te studia są koniecznie, bo to są informacje na temat ciągów Fibonacciego i tak dalej. Ale jeśli właśnie są przerwane, jeżeli są za długie, ale są skończone, ja nie widzę osobiście z tym problemu. Bo jest praca, jest taka, jest wyjazd, jest gap year, jest coś tam, ale doprowadziliśmy je do końca. Jeżeli są przerwane z konkretnego powodu, a nie dlatego, bo mi się nie chciało, to dla mnie też jest osobiście w porządku uzasadnienie. Ja potrafię wybronić takiego programistę przed klientem. A tutaj Rafał akurat pyta w podobnym temacie. Czy brak wykształcenia informatycznego jest istotną przeszkodą w znalezieniu pracy u pracodawcy IT? Jeśli ktoś na przykład ukończył kurs albo uczył się sam, to czy może znaleźć pracę? Oczywiście, że tak. Ja nie widzę żadnego problemu. Naprawdę, teraz jest tyle osób, które się uczą i nie mają ukończonych studiów. Absolutnie. Wiadomo i nie wiadomo, nie? Różnie bywa ze studiami. Czasami ich poziom jest dobry, czasami nie. Natomiast nie, absolutnie studia, czy też brak studiów nie są według mnie żadną przeszkodą w tym. Jeżeli na przykład lubicie się uczyć i chcecie sobie takie studia zrobić, no to można zawsze pójść na jakieś studia weekendowe, tak, które trwają na przykład 3 lata albo nie wiem, rok, żeby mieć jakiś taki kurs skończony, czy jakieś takie międzystudia, czy coś takiego. Natomiast spokojnie kurs programowania i tak jak wam pokazywałam na wykresie wcześniej, praca, praktyka, własne projekty,
znajomości, networking, to na pewno pomaga. Znaczy studia nie zaszkodzą, ale to nie jest tak, że jak ktoś ich nie ma, to w ogóle z karierą IT się może pożegnać. Super. Agata pyta, czy dobrze jest zaczynać pracę w IT jako freelancer? Nie. I już mówię dlaczego. Jestem sobie pracodawcą i potrzebuję ludzi, którzy zrobią mi projekt. Generalnie, żeby ten projekt został dowieziony, Agata, to ja muszę do tych ludzi mieć zaufanie. Jeżeli ktoś się przebranżawia i zaczyna dopiero pracę, no to zaufanie, wiadomo, do nowej osoby, która przychodzi do mnie do pracy, zaufanie jest zawsze mniejsze, bo się musimy poznać, musimy się obwąchać z też pracodawcą, pracodawca z tobą. I na freelancerstwo według mnie mogą sobie pozwolić osoby, które mają już dużo doświadczenia i są i mają już tak wysoki na przykład poziom zarobków, że bardziej opłaca im się być freelancerem i mają wiedzę, za którą klient jest w stanie zapłacić. Bo pytanie, czemu chcesz być freelancerem? Czy ciężko ci pracować od 8 do 16? Czy chcesz pracować zdalnie? Znowu, to są te pytania, o których mówiłam na samym początku. No nie, jeżeli jesteś jeszcze tutaj, to możesz na przykład napisać i Paulina przeczyta, o co ci dokładnie chodziło. Może będę w stanie bardziej odpowiedzieć na pytanie, ale nie, to nie jest dobry pomysł, żeby zaczynać jako freelancer według mnie. Weronika pyta, jak to w końcu z tym PHP? Jedni mówią, że wychodzi z użycia, z doświadczenia w rekrutacji widzę, że masa firm szuka PHP-owców. Oczywiście. Każda firma używa różnych języków. Czasami jest tak, że firma jest szeroka i potrzebuje całej gamy programistów, od frontendów przez full stacków, do backendów, do testerów, do devopsów. Także znowu, no nie ma, naprawdę nie ma reguły. Taki język, jaki lubisz. Jeżeli podoba ci się PHP, masz z tego frajdę, to idź w tym kierunku. Popatrz sobie na przykład, pisz sobie firmy, które właśnie na przykład najbardziej poszukują programistów PHP. Taką firmą, jeżeli się nie mylę, jest na przykład znany lekarz. Mnóstwo firm tego potrzebuje, naprawdę. No grunt, żeby być na bieżąco, uczyć się, umieć wybronić tą znajomość i robić to, co się lubi. Bo jak stwierdzisz, że PHP jest niemodny i ja się na siłę będę uczyć na przykład Pythona, to się będziesz męczyć z tym językiem. Okej. Jacek pyta, czy dobrym pomysłem jest szukanie pracy, wysyłanie CV do firm na kilka miesięcy przed możliwością faktycznego przystąpienia do pracy? Aktualnie uczę się w technikum, rozwijam się samodzielnie i staram się udzielać, ale w ciągu najbliższego czasu nie będę miał możliwości pracy ze względu na szkołę. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o okresie miesiąca czy półtora, to warto, bo czasami tyle trwa proces rekrutacyjny. Ale jeżeli wysyłasz CV 4 miesiące naprzód, to możesz się spotkać z sytuacją, gdzie pracodawca będzie oczekiwał od ciebie, że zaczniesz pracę za miesiąc i jak nie będziesz mógł, to będzie w cudzysłowie niezadowolony. W większości przypadków jest tak, że firmy się budzą, że potrzebują programisty na wczoraj. Więc jak już rusza rekrutacja, to najczęściej bardzo szybko ich chcą zatrudnić. Mało jest firm, mniej może, które długoterminowo planują. To już są bardziej dojrzałe organizacje, które zazwyczaj mają działy HR i te działy HR wiedzą, że w perspektywie roku chcą zatrudnić jakąś konkretną liczbę osób. Więc według mnie lepiej poczekać, aż będziesz dostępny za miesiąc, a przez ten czas, czyli na przykład okres 3 miesięcy, doszkalać się, czy czytać sobie właśnie Stack Overflow, robić sobie swoje projekty na GitHubie i pokazywać, że to, że mimo, że miałeś szkołę, klasówki, egzaminy i tak dalej, to potrafiłeś znaleźć czas na swoje projekty i pochodzić sobie na meetupy. Do tego wykorzystaj ten czas. Mamy pytanie od Martina. Czy szanse na pracę w IT maleją po osiągnięciu 30? Nie. Super. Być może maleją po osiągnięciu 50 lat, ale nie chcę absolutnie generalizować i nikogo tutaj zniechęcić.
Ale bardziej, słuchajcie, to chodzi o takie po prostu różnice kulturowe i wiekowe. Czyli wiadomo, młodzi ludzie obsługują komputer, są po prostu ludzie, czyli nie wiem, osoby, które teraz mają 20 parę lat, które po prostu od dziecka, tablet, komputer, wszystko jest dla nich jasne, jakieś aplikacje typu Slacki, nie Slacki, jak dojadę itp., to jest po prostu, o tak to działa, nie? A są osoby, które ze względu na swój wiek mogą mieć z tym problemy, czy nie być do tego przekonane, czy oswoić się nie chcą z tym i tak dalej. Po 30 nie ma, nie no w życiu przecież, to się dopiero życie zaczyna. Nie, nie, nie ma problemu. Jarosław pisze. Kasiu, jak wygląda kwestia uwiarygodnienia swojej wiedzy, nauka w domu, czy z darmowych... A, uciekło mi. Kursów? Tak, czy z darmowych kursów online nie daje możliwości uzyskania certyfikatów. Czy taki kandydat ma szansę się przebić? Na jakim etapie i w jaki sposób będzie weryfikowana wiedza kursanta? Okej. Jasne. Jarek, jeśli dobrze pamiętam. Zawsze warto zwrócić uwagę na kurs, który da Ci jednak ten certyfikat. Najczęściej za takie kursy trzeba zapłacić, bo do takich kursów, wiesz, no jest firma, która bierze prelegenta i najczęściej musi zapłacić za tą pracę, więc dlatego te kursy są płatne. I jeżeli masz certyfikat, to Ci na pewno pomoże. Jest mnóstwo kursów na Coursera czy Udemy, one są po angielsku, co prawda, ale które te certyfikaty Ci dają, albo jest tak, że kurs robisz za darmo, ale za sam certyfikat musisz zapłacić. Standardowy proces rekrutacyjny jest taki, że najpierw jest tak zwany pre-screening, czyli wstępna rozmowa z rekruterem, później na przykład jest rozmowa z kimś z firmy, jeśli ten rekruter pierwszy jest rekruterem zewnętrznym, a potem jest test techniczny. I to tutaj najczęściej następują weryfikacje. Więc na pewno do tego, żeby rekruter przekonał klienta, że warto Cię na ten test zaprosić, czy z Tobą porozmawiać, to przyda się portfolio lub kilka certyfikatów. Natomiast później uwiarygodnieniem Twoich umiejętności będzie, będzie ten test techniczny. Napisała do nas ta Agata, która pytała wcześniej o freelancing. Ona pisze tak, jako freelancer, tworzenie stron internetowych. Od czego zacząć i tworzyć strony, by zdobyć doświadczenie? Bycie freelancerem, by zrobić kilka projektów, a potem z nimi wejść do firmy. W takim rozumieniu freelancer. A, okej, okay. Czyli po prostu, jeżeli dobrze rozumiem Agata, to może masz teraz jakąś pracę i chcesz sobie po prostu zbudować portfolio. Ja Ci proponuję na przykład właśnie robić taki projekt na GitHubie albo wykorzystać tego WordPressa, gdzie możesz sobie zrobić prosty landing page albo cokolwiek innego. Okej, okay. Zgadza się Agata, dobrze. Gdzie po prostu te projekty Twoje będą widoczne, bo Tobie chodzi o to, że chcesz się czymś pochwalić pracodawcy, jak już pójdziesz na rozmowę o pracę. I w takim mniemaniu jak najbardziej to jest bardzo dobry pomysł. Ja bym sobie właśnie albo na LinkedInie dawać linki z tych stron, natomiast jeżeli nie chcesz, żeby to było od razu widoczne dla wszystkich, to możesz napisać, że portfolio dostępne, nie wiem, no za zapytaniem, czy jak to tam się mówi, na życzenie, o. I wtedy sobie to trzymać w jakimś pliku, albo możesz sobie mieć konto na GitHubie, gdzie te projekty uczynisz prywatnymi, a jak Cię dany ktoś poprosi o nie, to po prostu dasz mu dostęp. I jak najbardziej, twórz sobie takie portfolio i tak sobie możesz freelancerować. Nawet możesz właśnie się szkolić do tego, żeby komuś, czy znajomym robić takie landingi, czy im pomagać, no bo tak się zazwyczaj zaczyna, nie? Każdy tak trochę swój biznes zaczyna, że najpierw robi za darmo, to tak trochę w siebie trzeba uwierzyć w międzyczasie, że to, co robię, jest fajne, że mi ludzie w ogóle za to zapłacą, a potem jak już płacą, to się podnosi ceny i się dokształca i tak dalej. Dokładnie. Słuchajcie, jeśli jeszcze macie jakieś małe pytanka, to piszcie. Okej, okay, dziękuję, dziękuję. Kasia, znam niemiecki poziom C1, czy w branży IT jest to na plus? No pewnie. Całe Niemcy stoją przed tobą otworem. Może jechać do Monachium, może jechać do Berlina. Berlin to jest takie miejsce dla startupów. Monachium też jest piękne. Super, to jest na pewno genialny atut i warto. A w Polsce? Ha! Musiałbyś znaleźć firmy, które mają kapitał niemiecki i oddział w Polsce. Albo które działają na rynkach niemieckich, gdzie taki ten twój niemiecki będzie atutem.
bo jednak angielski przeważa. Mhm. Coś mówisz, ja ostatnio, znaczy na samym początku roku czytałam taki artykuł, że firma Capgemini szukała osób, które mają niemiecki. Prawdopodobnie mieli jakiś projekt z Niemiec czy zleceniodawców. No to zachęcam, żeby tam spojrzeć, czy nie mają jakichś ofert pracy. No pewnie. Nawet jeżeli możesz wpisać w internet programista, nie wiem jakiego języka akurat się teraz uczysz, hipotetycznie powiedzmy sobie Python, programista Python z językiem niemieckim i Google powinien ci wyrzucić oferty pracy na takie hasła. Albo dodać się właśnie do tych grup różnych facebookowych i tam zapytać, czy ktoś po prostu słyszał o firmie z językiem, gdzie językiem niemieckim. Gdzie język niemiecki potrzebny. Tak, ale bo tutaj widziałam, że Weronika podpowiedziała, bo tu mi się niektóre wyświetlają wasze wypowiedzi, że na zachodzie Polski. Na pewno tak, no bo wiadomo, że na przykład w Poznaniu więcej jest firm i bliższa jest odległość do Berlina, ale ten outsourcing na przykład jest bardzo różny i nawet w Gdańsku możecie znaleźć takie oferty pracy, więc trzeba sobie po prostu poszukać na grupach w internecie i tak dalej. Okej, okay, tak. Jaki jest minimalny poziom angielskiego dla programistów? Czy wpisanie w CV komunikatywne wystarczy? Słuchaj, w wielu przypadkach jak najbardziej to wystarczy, dlatego że są firmy, gdzie ten angielski musisz znać tylko do tego, żeby umieć się kodem posługiwać. Natomiast i nie będziesz miał żadnego kontaktu z klientem, albo klienci po prostu nie są anglojęzyczni. I to jest jak najbardziej okej. Ale w zasadzie firmy, jak się rozwijają, to z czasem ten angielski jest coraz bardziej potrzebny, no bo wychodzą na rynki zagraniczne. Ja uważam, że poziom komunikatywny to w większości przypadków jest jak najbardziej okej. Także spoko. I on też jest niejednokrotnie po prostu sprawdzany na rozmowie kwalifikacyjnej. Ja jak miałam to sprawdzać, po prostu na pre-screeningu się pytałam, czy słuchaj, możemy teraz zamienić parę słów po angielsku. I ponieważ akurat mam wykształcenie lingwistyczne, to umiałam to dosyć szybko ocenić, ale komunikatywny w większości przypadków w zupełności wystarczy. Piotr Nowicki ma bardzo ciekawe pytanie. Na ile sekcja must have w ogłoszeniach jest faktycznie wiarygodna? Czy warto mimo wszystko aplikować na stanowisko Java Developer, na które na przykład wymagane jest minimum 2 lata doświadczenia, choć dopiero raczkujemy? To powiem ci tak. Zależy od tego, jak doświadczona jest osoba, która pisała ogłoszenie o pracę. My zazwyczaj, jak pracujemy z klientami, z nimi rozmawiamy i bardzo mocno weryfikujemy te must have'y. Na początku często jest ich na przykład 10, potem się okazuje, że wystarczy 5. I może tak. Jeżeli firma już wymaga 2 lat doświadczenia, to najczęściej świadczy o tym, że poszukuje już kogoś na stanowisku mid. Czyli kogoś, kto troszkę trzeba będzie go douczyć, ale on już sobie w wielu sprawach poradzi. Więc jeżeli aplikujesz, może tak, jeżeli masz miesiąc doświadczenia, to chyba bym się wstrzymała. Jeżeli masz rok, to bym próbowała. Bo możesz zaaplikować i uzasadnić, że co prawda na przykład mam rok komercyjnego doświadczenia, ale tu jest moje portfolio, które robiłem w międzyczasie. I może się okazać, że zaproszą cię na test techniczny i że to przejdziesz. Także zawsze warto dopytać. Jeżeli macie możliwość i jest e-mail do rekrutera podany, a nie tylko formularz, to zawsze po prostu fajnie napisać do rekrutera i zapytać się, że słuchaj, nie mam tych 2 lat, ale mam to, to i to i wtedy może tak być, że powie wam, słuchaj, no dobra, no to umówmy się na rozmowę, albo nie, no słuchaj, jednak klient tutaj wymaga, bo ma doświadczenie, że ktoś poniżej 2 lat niestety nie przeszedł poprzednim razem. Tak, ale dostaniecie konkretną informację zwrotną. Pewnie, zawsze warto spróbować. Najwyżej nasz mail czy nasze CV trafi do jakiejś szufladki. Może kiedyś ktoś je odkryje na nowo. Piotr pyta, jakie uczelnie są najbardziej renomowane, jeśli później mamy w planach zostać programistą? Czy inaczej patrzy się na byłego studenta AGH, a jakiejś wyższej szkoły zawodowej? Ojej. No myślę, że jeżeli chodzi o programowanie, wiecie co, nie umiem wam jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Piotr, jeśli dobrze pamiętam, zadał je.
Mnie się osobiście wydaje, że zawsze zagraniczne uczelnie są lepsze, bo jest międzynarodowe środowisko i uczymy się w innym języku i potem zawsze no, powrót do Polski jest dużo łatwiejszy, bo umiemy więcej, ale nie każdy chce i może jechać i studiować za granicą. Nie wiem, czy... No politechniki może rzeczywiście mają taki profil bardziej... bardziej techniczny. Musiałabym chyba, wiecie, to skonsultować to szczerze mówiąc z zespołem. Nie wiem, z jakiego punktu pytasz, czy dopiero się wybierasz na studia, czyli na przykład już jesteś po studiach i obawiasz się, że skończone studia będą jakimś takim, wybierasz się na studia. Dopiero. Kontaktuj się ze mną na LinkedInie, po prostu mnie zaproś do kontaktów i ja to skonsultuję z zespołem i ci coś podpowiem, dobra? Super. Kasiu, to bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, jesteście na początku albo w środku swojej ścieżki do tego, żeby znaleźć pracę, znajdźcie Kasię Michalak na LinkedInie i skontaktujcie się z nią. Myślę, że prywatnie też chętnie Wam pomoże, a może nawet znajdzie kiedyś dla Was pracę. Prawda? No tak, bo my jesteśmy Bitalent agencją rekrutacyjną, więc generalnie tym się zajmujemy. Dokładnie. Jak najbardziej. Wszystkich Was oczywiście zapraszam do kontaktów. Napiszcie właśnie w zaproszeniu, że byliście na tym webinarze, to będę wiedziała, kto skąd jest, bo ja dużo zaproszeń dostaję, naprawdę z Polski i nie nadążam nawet wszystkich akceptować, ale jak widzę w zaproszeniu, że ktoś napisze konkrety, no to na pewno dużo szybciej przyjmę taką osobę do kontaktów. Okej, na koniec mamy dwa pytania. Są testy w jakiej działce pracować w IT? Ojej, nie rozumiem pytania. Czy są jakieś testy, które pozwoliłyby sprawdzić, w jakiej działce IT pracować? Nigdy takich testów nie robiłam. Rozumiem, o to Ci chodzi, że ogólnie zastanawiasz się, czy IT jest dla Ciebie i nie wiesz, w którym kierunku pójść. To ja robiłam tak sama, że po prostu zapisałam się na darmowe, na przykład weekendowe kursy programowania. Geek Girls Carrots organizują takie kursy, Race Girls, no to wiadomo, że z Ruby on Rails. Ale jeżeli poczytasz sobie też takie strony, i żeby dokończyć temat, i patrzyłam, co czuję, a co nie czuję. Poczułam frontend, nie poczułam kompletnie backendu. Gdzieś tam zgubiłam średnik i w ogóle już stwierdziłam, że się nie nadaje, więc to była szybka decyzja. Ale są takie właśnie strony jak No Fluff Jobs czy Just Join IT. Jest też takie międzynarodowe forum Quora po angielsku, gdzie to jest forum pytań i odpowiedzi i myślę, że jeżeli poszukasz tego po angielsku, to tam pewnie będą takie odpowiedzi. Sądzę, że nawet na grupach facebookowych będą. Nigdy się w to nie zagłębiałam, więc znowu, jeżeli to jest dla Ciebie ok, to po prostu napisz do mnie na LinkedInie i ja jak coś znajdę, to Ci coś podpowiem na przykład. Nie, bo teraz tak z głowy nie pamiętam, nigdy z takich testów nie korzystałam. Chociaż to jest może o tyle ciekawe, żeby sprawdzić, do czego się ma po prostu predyspozycję. Martin pyta, Kasia, tylko w Polsce szukasz kandydatów do pracy w IT? Nie. Pracujemy dla różnych klientów, szukamy aktualnie również do Paryża. Nie trzeba mówić po francusku, trzeba mówić dobrze po angielsku. Czy w UK też? Do UK też szukamy. Tak, super. Tak, Martin, do kontaktu do Kasi. Dokładnie. Właśnie mówiłam do Martina, żeby koniecznie się z Tobą skontaktował. No i mam jeszcze pytanie, czy jest różnica między ukończeniem studiów zaocznych, a dziennych, bądź państwowych, a prywatnych? Czy rekruterzy zwracają na to uwagę? Nie. Liczy się doświadczenie, liczy się to, jak wypadniecie jako osobowość całokształt, czyli kultura, zachowanie, uśmiech, entuzjazm, zainteresowanie pracą, tak zwany w cudzysłowie takie ogarnięcie życiowe, czyli że pewne rzeczy, tak jak punktualność, dzień dobry, kultura, wyprasowana ubranie są dla Was oczywistością, że się przykładacie do pracy, to jak napiszecie test techniczny,
Nie spotkałam się z tym, żeby ktoś zdyskwalifikował kandydata przez to, że ma skończone na przykład studia zaoczne, a nie dzienne. Wiecie, są firmy, które poszukują menedżerów, czy ludzi na poziomie C-level, czyli CEO, COO, CTO, i wtedy gdzieś tam ten Harvard jest wymagany. Ale to są takie firmy o specyficznym pokroju, ale do programistów nie, absolutnie nie. To świetne wieści. Słuchajcie, zostawiłam tutaj namiary na nas. Jeśli będziecie chcieli się do nas odzywać, zapraszamy. Jeśli napiszecie do mnie na mój adres e-mail, to mogę Wam wysłać nagranie dzisiejszego webinaru, opowiedzieć Wam też o ofercie szkoleniowej, jaką mamy w Coders Trust. A Kasia raczej zajmie się rekrutacją, właśnie podpowie, gdzie albo czego szukać. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przekazałaś nam mnóstwo informacji. A, cieszę. Przypomnę wszystkim, że u nas na blogu spotkacie też Kasi wpis. Zachęcam serdecznie do odwiedzenia coderstrust.pl i tam mamy bloga, Kasia pisała, na Facebooku rozrobił ten wpis furorę. Cieszę się bardzo. Kasiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Życzymy Ci wielu ciekawych rekrutacji. Dzięki wielkie. No, ja również Wam dziękuję, że przyszliście, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że właśnie znaleźliście tutaj troszkę informacji dla siebie. Generalnie tak, nie bać się próbować, bo życie mamy tylko jedno, więc trzeba troszeczkę uwierzyć w siebie, popróbować różnych rzeczy. I tak jak mówię, do Pauliny się odzywajcie w sprawie kursów, do mnie w sprawie jakichś tam porad, nie ma problemu, zawsze chętnie pomogę. Także no co, dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Dziękujemy, dziękujemy też wszystkim uczestnikom i pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby wybrać do robienia w swojej przyszłości to, co się lubi, to, co się kocha, nic innego. Tak, dzięki dokładnie. Bardzo i do zobaczenia na następnym webinarze kiedyś w przyszłości. Tak. Dobra, dziękuję bardzo, dobranoc, cześć. Dobranoc, hej.